Kiedy mówimy o obronie Polaków na Wołyniu w trakcie trwania czystek organizowanych przez UPA, to pierwsza myśl, jaka chyba w większości przychodzi do głowy, związana z tym tematem i chyba najbardziej znana, to tworzenie samoobrony przez samych mieszkańców Wołynia, którzy byli Polakami, tworzenie redut obronnych. Wspólne bronienie się czy wspólne działania przeciwko czystkom, na przykład tworzenie straż sąsiedzkich, alarmowanie, kiedy nadchodziło upa, żeby wieś mogła uciec. Takie metody obrony są najbardziej znane, kiedy mówimy o rzezi Wołyńskiej. Ale w historii tej tragicznej, która miała miejsce na Wołyniu, jeśli chodzi o obronę polskiej ludności, bardzo dobrze również działało wojsko węgierskie. W 1943 roku oddziały armii węgierskiej stacjonowały na Wołyniu. W większości wypadków, co chociażby ma odzwierciedlenie w raportach polskiego państwa podziemnego, pomagali Polakom, chronili ich przed UPA, a często nawet robili akcje odwetowe za to, co wtedy UPA robiło na Wołyniu. W większości Węgrzy byli przychylni Polakom i im pomagali, zwalczali oddziały UPA. Dostarczali żywność Polakom, dostarczali zaopatrzenie, często też eskortowali ich z zagrożonych miejscowości do miast. Zdarzało się, że niektórzy dowódcy wojskowi również starali się, na przykład, o to, żeby Polacy mogli wyjechać, tak chociażby się stało w sytuacji, kiedy jedna z polskich wsi została spalona przez UPA to wtedy komendant garnizonu węgierskiego starał się o to, żeby te osoby, którym spaliły się domy, wyjechali na Węgry. Jeden ze świadków tamtych wydarzeń, Wincenty Romanowski, wspominał również, że kiedy garnizony były obsadzane przez Węgrów, to było to bardzo radosne wydarzenie w życiu Polaków, on wspomina i mówi, że mieli w nich, czyli w Węgrach, prawdziwych przyjaciół i sprzymierzeńców, i to zarówno przeciwko UPA, ale również w rozgrywkach przeciwko Niemcom. W każdą niedzielę duży oddział węgierski przychodził do kościoła na Msze, oni wtedy śpiewali różne pieśni, tych pieśni też nauczyli się Polacy a nad prezbiterium przed całą wojnę wisiało godło państwa polskiego. Podobnie wspomina pobyt oddziału węgierskich na Wołyniu inny mieszkaniec tamtych terenów, mieszkaniec Germakówki, która znajdowała się w powiecie borszczowskim, wspominał, że Węgrzy swój obóz mieli w parku, ten Polak mówił, że to był dobry czas – że nawet nie gotowali w domu, ponieważ wspólnie z siostrą chodzili do kuchni węgierskiej i tam wracali do domu z wiadrem pełnym ugotowanego mięsa. To wystarczało dla wszystkich domowników, a jeszcze dzielili się z sąsiadami. Ten człowiek wspomina, że na kwaterze u nich w domu był węgierski oficer w stopniu majora. Polacy gromadzili się w różnych miejscowościach, gdzie stacjonowali Węgrzy. Te miejscowości były azylami dla polskiej ludności. Na przykład posterunek kolejowy w Sitarówce, w Powiecie Łódzkim takim był azylem. Inne miejscowości to na przykład Białokrnica, Klewań, Mizocz, Orzenin czy Perespa. Dużym ośrodkiem, gdzie chronili się Polacy było miasto Wiśniowiec Nowy. Węgrzy oprócz ochrony ludności polskiej stosowali też akcje odwetowe, gdy dochodziło do pogromu jakiejś polskiej wsi na terenie, gdzie było wojsko węgierskie i jeśli nie udało się w jakiś sposób wcześniej temu zapobiec, to Węgrzy dosyć brutalnie brali odwet na Ukraińcach, palili najbliższe wsie, masowo aresztowali ludzi, rozstrzeliwali banderowców. Nawet jest taki raport z kierownictwa walki podziemnej z 3 sierpnia 43 roku, gdzie w tym raporcie jest napisane, że pacyfikują Ukraińców, palą wsie, rozstrzeliwują złapanych ludzi, złapanych Ukraińców transportują do Lwowa całymi grupami. Ci Ukraińcy mieli związane ręce drutami, a do nich mieli przywiązane narzędzia zbrodni, którymi się posługiwali, mordując Polaków, na przykład siekiery czy widły. Wojsko węgierskie również pomagało polskim oddziałom w walce z Ukraińcami. W styczniu 1944 roku doszło do takiego boju między Polakami a dosyć silnym oddziałem UPA. Wyglądało na to, że Polacy przegrają tą potyczkę, a banderowcy pomordują ludzi, których ten oddział polski bronił. Jednak wieczorem przybyła kompania, która miała nawet kilka wozów pancernych. Była to kompania węgierska, więc Ukraińcy musieli się wycofać. Ciekawym faktem jest to, że Węgrów na pomoc wezwał Niemiec o nazwisku Szerenc. Ten sam człowiek już po tej bitwie między Polakami i Węgrami a Ukraińcami zorganizował transport rannych Polaków do Lwowa. Niektórzy ludzie decydowali się również samemu podążać z zagrożonych terenów przez napady Upa, podążali w kierunku granicy węgierskiej. Kiedy banderowcy napadli Rafajłową, to ci, którym udało się przeżyć, uciekali na stronę węgierską i tam schronili się w placówce Straży Granicznej. Co ciekawe, Węgrzy, którzy zostali powiadomieni przez Polaków, co się tam stało w ich wiosce, to wyruszyli tam do tej wioski. Udało im się jeszcze kilka osób znaleźć i już razem z nimi ewakuować. Uchodźcy polscy z tej spalonej wioski przebywali na Węgrzech przez około dwa tygodnie, później trafili do dystryktu krakowskiego. Są również dokumenty w archiwach polskich, które pokazują, że z wielu miejscowości przygranicznych, na przykład Skole, Turka, Worochta, ci ludzie zostali ewakuowani w sposób zorganizowany na Węgry. Polskie państwo podziemne sporządzało raporty o działaniach Armii Węgierskiej na ziemiach polskich i ocena zachowania Węgrów względem polskich mieszkańców Wołynia była zdecydowanie pozytywna. W jednym z meldunków stronnictwa narodowego i struktur tego stronnictwa, które oczywiście działały w konspiracji, to możemy przeczytać, to działo się w czerwcu 1944 roku, że Węgrzy na własną rękę likwidują zagrażające im bandy ukraińskie, nie oddając jeńców Niemcom, nauczeni doświadczeniem, że na drugi dzień Niemcy bandytów wolno do domu puszczają. To współdziałanie Polaków i Węgrów nie tylko odbywało się na podłożu czy płaszczyźnie tej ochrony polskiej ludności przed UPA, która gdzie Węgrzy często stacjonowali i chronili na przykład linie kolejowe, więc te obronne reduty węgierskie i azyle, w których Polacy mogli się czuć w miarę bezpiecznie, często były położone wzdłuż tych linii kolejowych to Węgrzy również chętnie pomagali nawet partyzantom polskim, chociażby w dostawie broni czy amunicji, albo można było z Węgrami handlować na zasadzie handlu wymiennego. Za bimber czy za słoninę można było kupić i amunicję, karabiny, ale nawet karabiny maszynowe, miny czy moździerze. W jednej z miejscowości Węgrzy wymieniali granaty na jabłka, a Henryk Cybulski, pseudonim Harry, komendant samoobrony w przebrażu, wspomina, że Węgrzy co kilka dni odgrywali taką inscenizację napadu na wiadukt. Otwierali ogień, przeważnie nocą, bardzo mocny i w kilku punktach taka strzelanina się rozgrywała. Niemcy od razu, kiedy to słyszeli, to rzucali się na pomoc, a Węgrzy wtedy Niemców witali ze spokojem, że bandyci zostali odparci, że wycofali się w popłochu, zabrali rannych, zabrali zabitych. Wiadukt stał oczywiście nienaruszony. Węgrzy następnego dnia sprzedawali nowe porcje amunicji. Nikt nie liczył i nie byłoby to w stanie za bardzo policzyć, ile oni akurat tej amunicji zużyli do tej rzekomej obrony. Dzięki temu Węgrzy co kilka dni dostawali nowe porcje amunicji. Dzięki temu mogli te nadwyżki sprzedawać Polakom czy handlować z nimi bronią. Też nawet w tych miejscowościach, gdzie Węgrzy mieli ochraniać tory kolejowe, a musiał przejść jakiś oddział samoobrony, który śpieszył na pomoc polskim mieszkańcom Połynia, to również Węgrzy przymykali oko, udawali, że nie widzą jak Polacy przekraczali tory. Przeważnie spotykali się dowódcy danego oddziału węgierskiego i dowódca Polski, uzgadniali wszystko ze sobą, no i później taki oddział polski mógł przekroczyć tory czy przekroczyć miejsce, gdzie ci Węgrzy stacjonowali, a oni odwracali oczy i nie widzieli, że tam Polacy przechodzą. W ten sposób współpraca polsko-węgierska w większości z powodzeniem działała w tych rejonach Polski. Podobnie działały polskie oddziały, kiedy Węgrzy musieli gdzieś przejść przez jakieś ziemie, gdzie stacjonowali Polacy, przeważnie były rozmowy na szczeblu dowódców i tak samo Polacy przeważnie przepuszczali Węgrów bez jakiejś walki, żeby mogli oni przejechać czy przejść, żeby byli w porządku wobec Niemców. Dzięki temu Węgrzy, o czym wspomnieliśmy, odpłacali się tym samym Polakom. Ciekawe jest to, że banderowcy też uznali Węgrów za jednych z największych swoich wrogów, a Węgrzy nawet pod koniec wojny przechodzili na stronę polskiej samoobrony albo deklarowały chęć takiego przejścia. Ta sprawa pomocy węgierskiej Polakom jeszcze nie jest tak dokładnie zbadana. Nawet o tym chociażby piszą ludzie, którzy pracują w IPN-ie, że ta działalność, to wszystko co wtedy się działo, jeśli chodzi o Węgrów, tą współpracę z Polakami i ochronę przez nich polskiej ludności przed rzezią na Wołyniu, wymaga dalszych badań i pogłębiania wiedzy. Natomiast to, co wiemy, już pokazuje, że Węgrzy bardzo często a w zasadzie w większości wypadków chronili polską ludność, a nawet potrafili zwalczać oddziały UPA bez wcześniejszych napadów ich na ludność polską, czyli po prostu działali tak, jak gdyby oddziały banderowców były wrogami dla nich i na tych terenach, gdzie Węgrzy stacjonowali często sami, wręcz pierwsi wychodzili z inicjatywą, żeby zbrojnie walczyć z banderowcami. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie na ten temat. Jak zwykle, proszę o komentarze kulturalne, bez przekleństw odnoszące się do tematu tego odcinka. Bardzo dziękuję za subskrybowanie kanału. Jeśli się ten kanał Wam podoba, to zapraszam do subskrybowania, do lajkowania, udostępniania tych materiałów. Kanał i twórczość można również wspierać poprzez portale Fee i Patronite, jak również bezpośrednio na YouTube przyciski Wsparcie i Podziękuj pod filmem. Za każde wsparcie bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję za wysłuchanie tego materiału i do zobaczenia w kolejnym.